Zanim obejrzysz nasz filmik, zasubskrybuj nasz kanał oraz daj dzwoneczek. Carpshop Lakes i zaczynamy łowienie federowe. Jest pierwszy leszcz, około 1,5 kilo. Jest kolejny jesienny leszcz. Kolejny jesienny leszcz. Pięknie, waleczny. Łowimy dalej. Ja postanowiłem dorobić sobie jeszcze zanęty, ponieważ widzę, że te ryby mam w łowisku. Chcę je bardziej zgromadzić w jeden punkt. Na razie nęciłem duży obszar, teraz chcę je skumulować w jednym miejscu. Tak jak mówiłem, dzisiaj łowię na zanętę Method Feder czekolada od Extra Fish. Do tego pelet kryl Kalibut zalany bosterem robak. No a teraz dorobię sobie jeszcze zanęty kukurydza. Tak naprawdę wziąłem pierwszą lepszą jaką miałem. Wybrałem kukurydzę. Do tego dosypię trochę peletu. I to będę zaraz śmigał podajnikiem. Dobrze, tu sobie wsypię pół kilo zanęty. Będzie mniej. No to będzie mniej. I teraz ja robię taki myk, że pelet kalibutowy 2 mm od razu wrzucam do zanęty. Bez żadnego wstępnego namaczania. Ładnie to sobie wymieszam. I teraz ja robię taki myk, że przemaczam zanętę, ponieważ wiem, że zanęta Extra Fish bardzo dużo chłonie wodę. Dlatego dałem pelet. Dlatego chcę przemoczyć tą zanętę, aby wszystkie składniki wciągnęły wodę. I po 5-6 minutach mam zanętę gotową. Tak jak mówiłem, przemoczę najpierw zanętę. Zobaczcie ile wody. Wiem, że ta zanęta wciągnie, do tego jest ten pelet. Dlatego wiem, że ta zanęta będzie odpowiednia. Widzicie? Ona już ładnie wciągnęła wodę. Już klei dobrze. Przepraszam, jak mnie za słabo słychać, ale dzisiaj jest naprawdę tak potężny wiatr. Porywy do 40-50 km na godzinę. Usiadłem i tak w najbardziej osłoniętym miejscu na tym łowisku. Więc wybaczcie, jeżeli mnie nie będzie słychać. Jeszcze mikrofon. Jeszcze mikrofon nie. Kwestia czasu, myślę. Także, o, mam już tą zanętę zrobioną. Dam jej, mówię, max 10 minut i będzie idealnie. Dobra, minęło 10 minut, moja zanęta już jest gotowa, tak jak mówiłem, przemoczyłem ją, a zobaczcie jak ona jest. Doskonała. Wiecie dlaczego? Bo nie ma tu żadnych odpadów piekarniczych, są to ekstrudowane ziarna na kółku. Dlatego to tak wygląda, nie jest to brejon, tak jak większość zanęt. Proszę, jest idealny. Z
Teraz będę podawał ją do wody i zobaczymy, co będzie się działo. Słuchajcie, jest kolejna ryba. Przed chwilą zrzuciłem zestaw i od razu był strzał. Przed chwilą nagrywałem, co dopiero co wypuszczam rybę. Jest kolejny. No jest kolejny. Oj, chyba się spiął. No, jest. Jest piękny, złocisty. Słuchajcie, przed chwilą zarzuciłem zestaw. A już jest kolejny. Piękny, jesienny leszcz. Piękny leszcz. Kolejny leszcz. I do wody. Branie znowu agresywne, chwilę po zarzuceniu. Kolejne branie i siedzi kolejna ryba. O, czyli to coś lepszego. Oj, chyba mamy karpia. Chyba mamy karpia. Albo w zielsko właśnie. Może będzie kara. Nie, chyba w zielsko, bo czułem, jak puściło. Może leszcz? Jakaś patelnia może. Zaraz zobaczymy.
Aj, szkoda, myślałem, że będzie karp. To będzie karp. Ale jest taki oto jesiotr. Patrzcie to. Taki jesiotr. Ha, ha. Kocham to. Słuchajcie, no jestem w szoku. Nie jestem w szoku. Taki jesiotr. Piękny. Także jest kolejna ryba. Fish. Maybe. Może. Ale już chodzi na babkę, nie będzie. Jesiet. 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 Ale jajca. Dwa naraz. Dwa pod rząd. Co za pech. No. Także już wiem, co mam na haku. Jest to największy pływający tu jesiot na karpropie. Także jeden po drugim jesiot. Także tam może być jeszcze jeden. O, ten stał. O nie, wracaj mi z tego zielska. O, jak on tym nosem tam zaryje w to zielsko. Nowe PB na Federa z 6 metra. Jest kolejna ryba. Jestem w szoku. Jestem w szoku. Ja nie wiem, co dzisiaj się dzieje, co tym rybom odwala. Ale no jest kolejny haul. Jest szok. Teraz będzie leszcz. Chociaż nie, ja już nic nie mówię. Ja nie wiem, co to będzie. Będzie niespodzianka. Ale raczej będzie leż. Chociaż po tych jesiotrach to też mówiłem leż, a jak odjechał. Nie, to będzie leszcz. Fajny leszcz. Jest leszcz. Kolejny leszcz. Jesienny. Garcz of Lake. Szok. Kolejny. Jest w szoku. Jest kolejny leszcz. Super. Idziemy dalej, naprawdę dzisiaj wystarczyła zmiana przynęty. Żółty wafterc. Robi robotę. Te ryby są dzisiaj tak wygłodniałe. Także tak działa ekstru. Tak działa ekstru. Nowa zanęta do metody. Czekolada. Ryba z rybą. Nie wierzycie? Na targach. Odbieracie od nas te zanęty i łowicie i zobaczycie. Słuchajcie, przed chwilą wyciągnąłem kolejnego leszcza. Brania są non-stop. Od godziny. Mam co chwilę rybę. Jestem w szoku, no nie spodziewałem się totalnie. Jest kolejna ryba. Przed chwilą spiłem prawdopodobnie karpia, niestety. Jest kolejna ryba, kolejny leszcz. Do wody i po kolei. Powoli będę kończył moją zasiadkę z federem. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony dzisiejszym wyjazdem. Udało mi się złapać 15 leszczy, dwa jesiotry, jeden 5-kilowy, drugi 10. Jest fajnie i miałem przed chwilą spinkę karpia. Także mimo tak innej pogody, wietrznej, zimnej,
żeby super współpracowały zanęta, którą testowałem. Kolejny raz spisała się na medal. Także jestem w szoku. Super wyjazd, super materiał. Teraz was.